Siema, siema, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek w sumie poświęcimy temu, co obiecałem, czyli antybiotyki i odporność u naszego drobiu. Jak to jest? Czy to ma jakikolwiek wpływ na nasze ptactwo? No na pewno jakiś ma, ale jaki? O tym się dowiemy. Jeżeli Wam się film podoba, zapraszam do subskrypcji kanału Nowe Osoby oraz do łapek w góry. W górę. Ha! Jak zwykle, przejęzyczenie musi być. Ale co? Nie ma ludzi idealnych. Do zobaczenia. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Wnioski już otwarte. Dzisiaj drzwi otwarte, bo muszę mi ściółę podmienić. Dlatego mam ten rytas, że drzwi są pootwierane. O, a dzisiaj trochę przymarzło mi tu. Trochę przymroziło dzisiaj. Znaczy właśnie, trochę. Minus 3 tylko, ale cóż. O, już odmroziło. Ale zawsze coś. Ale już od jakiegoś czasu gęsi i kaczki są niezamykane. Ze względu na to po prostu, że ci, co mnie oglądają, wiedzą, że kaczki w okresie i tak wiosennym są otwierane i, jakby to powiedzieć, niezamykane. Im to jest wygodniej, mi z jednej strony też lepiej, bo tak nie drą papy, prawda? Spółka akcyjna. Nie drą papy po prostu rano. Jak sobie chcą, to wychodzą. A zresztą niedługo powinien się zacząć okres lęgowy kaldaków, więc tu też sprawa taka, żeby lepiej, żeby to wszystko było pootwierane, żeby sobie mogły spokojnie zaglądać do swojego gniazda, które gdzieś tam zaplanują. Wolierach sobie zrobimy na koniec. Potwieramy sobie pierw kurę. To tak. Moi drodzy, antybiotyki. Antybiotyki są to związki, które pomagają nam w walczeniu z niektórymi chorobami u naszego drobiu. Co się wiąże z tym? To jest tak trochę samo jak my z ludźmi. Jak z nami ludźmi. Niestety podawanie antybiotyków ma oczywiście swoje plusy, czyli wyleczenie naszego danego drobiu, ale z drugiej strony powoduje osłabienie odporności. Tak samo jest z nami ludźmi. Im więcej antybiotyków w naszym życiu, tym nasza odporność jest o wiele niższa. Podstawą taką zasadą, na przykład po antybiotyku, przekonałem się to na własnej skórze, jest podawanie probiotyków wszelkiego rodzaju. Jest bardzo dużo wersji ziołowych, naturalnych. Więc jeżeli macie możliwość, wystarczy wpisać na Allegro i tym podobne, możecie dostać. Warto podać, ponieważ antybiotyki wyjaławiają nasz florę jelitową naszych ptaków. Co za tym idzie, ich po prostu dostają zaburzeń, czyli częstym oznaką podawania antybiotyków lub po samej kuracji antybiotyków jest rozwolnienie u naszego drobiu. Czyli zazwyczaj jest to spowodowane tym, że nasze ptaszki niestety trochę tą florę jelitową sobie uoczyścili z tych dobrych bakterii. Bo nie jest tak, że antybiotyk działa tylko i wyłącznie na bakterie, które są w ich organizmie wskazane, tylko niestety niszczy również całą masę innych antybiotyków. Boże, przepraszam, bakterii w jelitach. Więc tak. Przy każdym antybiotyku w większości przypadkach mamy karencję na jajka lub mięso. Dlaczego? Prosta zasada. Karencja taka występuje w jajkach i w mięsie, dlatego że ponieważ kilka składników z naszego antybiotyku i tym podobne, które ptaki spożywają, może się przedostać do tkanki mięśniowej lub do samego jajka. I dla nas ludzi te składniki mogą być niebezpieczne, dlatego zazwyczaj taki antybiotyk jest pokryty, jakby to powiedzieć, karencją i nie możemy spożywać takich jajek czy też mięsa. Ogólnie w dużej w sieci markerach możemy się spotkać z informacją, że taki mięso jest wolne od antybiotyków. Są dwie zasady. Albo są faktycznie wolne, czyli takie ptaki nie spożywały ani razy w życiu antybiotyku, albo po prostu są, co jest ogólnie obowiązkiem i jest wtedy niesłuszne nazewnictwo, bo taką nazwą powinny się okrywać tylko mięsa i produkty zwierząt, które tego antybiotyku faktycznie w życiu nie posiadały. Albo tak naprawdę posiadały, ale minął okres karencji.
W Polsce, jeżeli chodzi o samą Polskę, mięso, które w wielkich chowach jest badane, taki właściciel, który został przebadany i wyszły antybiotyki, takie mięso zostało przeznaczone do sprzedaży dla nas ludzi, jest nałożona kara pieniężna, ponieważ w Polsce jest to niedozwolone, jak i w większości krajach europejskich. Przepraszam. Więc bądźmy szczerzy, czy tak naprawdę wszystkie są wolne od tych antybiotyków? Ja wiem sam po sobie, że większość raz w życiu przynajmniej taki ptak otrzymał ten antybiotyk. Chyba, że my, ludzie, hodowcy, jakby wyrobimy silną odporność u naszych ptaków i choroby nie będą aż takie mocne i silne i miały taki skutków śmiertelnych, że nasze ptaki spokojnie sobie dadzą radę z tym, co jest. Moim takim największym przykładem jakby, że można pokonać daną chorobę jest bez antybiotyku, jest zakaźny katar. W większości hodowców na początku sam, ja przyznaję się do tego z ręką na biciu, z ręką na sercu, podczas wystąpienia takiego kataru automatycznie leciał do weterynarza i zaobserwował kurom antybiotyk. Przepraszam. Oczywiście bardzo ładnie wszystko pomogło, katar bardzo szybko znikł. Praktycznie od tamtego roku, już w momencie pojawienia się kataru zakaźnego w mojej hodowli, odpuszczam sobie ten temat całkowicie, stosując napary ogólnie stosuję w całym okresie zimowym, to też warto podkreślić, nie tylko w momencie, gdy wystąpi taki katar. I ten katar faktycznie trwa 3 dni i my go żegnamy w stadzie, go nie ma, więc jest to najżywy przykład, że z taką chorobą można sobie poradzić i zwalczyć. Oczywiście kolejnym sposobem na jakby pozbawienie antybiotyków w naszych hodowlach jest szczepienie naszego drobiu. Faktycznie, niestety w większości przypadkach jest to niemożliwe, ponieważ większość jakby powiedzieć zakładów weterynaryjnych oferuje tylko szczepionkę dla 1000 ptaków. No my przy domowych hodowlach raczej tyle piskląt nie lęgniemy. Ważne jest, by trzymać jakby okresy szczepień u naszych ptaków. Ja w tym roku prawdopodobnie, choć nie jest decyzja podjęta do końca, jedyną chorobą, którą zaszczepię, będzie choroba Mareka, ponieważ jest to choroba śmiertelna, niestety niewyleczalna i zaraźliwa i powoduje bardzo duży upadek u naszych ptaków. Ale oczywiście możemy dostać szczepienie na kokcydiozę czy też mykoplazmę. Tylko w wypadku kokcydiozy moim zdaniem istotnym elementem jest jednak to, żebyśmy my zadbali o nasze ptaki i doprowadzili do tego, żeby bakteria kokcydiozy się nie rozprzestrzeniała. Ja w tej chwili mam taki problem, że moja młodzież zaczęła mi troszkę kichać. Oczywiście wzmocnienie poszło trochę mocniejsze w ilości czosnku, majeranku, oregano, tak jak mówiłem, wywarów, które macie dostępne w filmach. Ja postaram się ten film podczepić, żeby nie było i zobaczymy. Na razie jakby stan ich zdrowotny się nie pogarsza, więc jest dobrze. To jest najważniejsze. Niech one też przeżyją taką chorobę, bo to jest też istotne w ich, jakby powiedzieć, życiu. Na przykład to. Kto mi kicha? I to jest normalne. A ten ptak już ma 3 lata i ma się bardzo dobrze. Tylko w wypadku moich niosek one dostały też faktycznie raz w życiu antybiotyki, tyle się skończyło, bo później jakbym trochę, powiem szczerze, przyznał, odpuściłem nioskom choroby i po prostu co ma przeżyć, to przeżyje. I tak wygląda też selekcja naturalna, że ptaki silniejsze po prostu to przeżyją. Większość hodowców, który preferuje hodowlę ptaków bez antybiotyku, na tej samej zasadzie działa, że zostają ptaki silniejsze, odporniejsze. I taka odporność jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. W przypadku mykoplazmy jest też szczepienie, tylko ważne tu, żeby zaznaczyć, szczepienie na mykoplazmę działa do 9 miesięcy, więc tak naprawdę później ta mykoplazma może się pojawić, w szczególności, że jest to choroba, które zarażają dzikie ptaki, więc moi drodzy, jest to tak jakby trochę do niej uniknienia, ale tu jest akurat taka choroba, którą niestety raczej trzeba zwalczyć antybiotykiem, bo sobie nie poradzimy z jej rozprzestrzenianiem się i to jest jakby dosyć istotny element, więc warto w to zainwestować. Więc tak, sam chów bez antybiotyków jest dosyć trudny, chyba że tak zabezpieczymy ptaki, że nasze ptaki nie będą miały dostępu do dzikiego ptactwa, czyli typowe zamknięte woliery, i po prostu nie będą mieli dodatkowego źródła bakterii, wirusu, które jest u naszych ptaków dzikich. Ponieważ to jest wtedy o wiele łatwiejsze i możemy sobie spokojnie z tym poradzić. Jeżeli ptaki mają dostęp do dzikich ptaków, większość chorób jest niestety nieunikniona i wtedy się nie pozbędziemy tego problemu. I wtedy trzeba działać niestety antybiotykiem. Ale tu jest kolejna rzecz. Tu spotykałem się kilka razy na różnych grupach, że większość z Was korzysta z
podpowiedzi grup i podaje antybiotyki jakby bez wiedzy weterynarza, tylko mówią, że chcą ten i ten. Weterynarz często jakby powiedzieć olej, nie pyta się dlaczego, co i jak. Pamiętajcie, jeżeli wam się pojawi faktycznie zakaźny katar, są to objawy dosyć podobne do mykoplazmy. Pierw to zbadajcie na obecność mykoplazmy w organizmie naszego ptaka, bo naprawdę, jeżeli zainwestujemy, że damy naszemu ptakowi na zwykły zakaźny katar silny antybiotyk z doksycyliną, która niestety ma dosyć negatywny wpływ na naszego ptaka, maksymalnie można go podawać do 10 dni, ale i tak zostawia, że tak powiem, skutki na wątrobie naszych ptaków, tak jak zresztą każdy antybiotyk, wątroba jest o wiele słabsza, więc moi drodzy, podawanie antybiotyków, że tak powiem, na własną odpowiedzialność nie jest zbyt mądrym pomysłem. Teraz jest taki czas, że jest bardzo dużo możliwości konsultacji weterynaryjnych online. Wiem sam, że na kilku grupach pojawiły się kontakty do takich weterynarzy, więc spokojnie możemy sobie... Pokażcie tą łapę, bo ty coś tu... One mi cię tutaj podrywają. A nie, ty też masz jakiś problem, nie chce mi wychodzić na cały dzień od kilku dni. Nie no, wszystko jest w porządku, nie wiem o co mu kamer. Podawanie antybiotyków, jakikolwiek antybiotyków na własną odpowiedzialność jest kompletną głupotą. Takie jest moje zdanie. A co wy o tym sądzicie, to już zostawiam kompletnie wam do podjęcia takiej decyzji. Ja staram się i moim celem jest jak największe, najmocniejsze wzmocnienie odporności u naszych ptaków, u moich ptaków i chcę ograniczyć jak największy wpływ, żeby tych leków było o wiele mniej w diecie. No bądźmy szczerzy, w diecie naszego ptactwa, bo po prostu zależy mi na wzmocnieniu odporności całego stada. I tu mogę szczerze powiedzieć, że zakaźny katar bardzo fajnie poznikał z moich hodowli. Zazwyczaj pojawia się 2-3 dni i znika. Jest to dla mnie duży sukces, bo wcześniej trwał zazwyczaj tydzień lub dwa, więc to już jest, moi drodzy, problem. Ale w tej chwili jest ok, więc nie ma co narzekać. Hashtag na dzisiaj to antybiotyk i odporność, żeby nie było, tak już powiem w połowie filmu, jakby powiedzieć. Więc, o, siusiu, zrobiłam siusiu? No, tak, nie jest to rozwolnienie. Uf, plus. Jakby to ważnym istotnym właśnie też elementem, moi drodzy, jest sprawdzanie kału, bo ja ostatnio sam na symbole BSO coś mi się kał nie podobał i to mocno. I po prostu była kwestia wprowadzenia probiotyków. To, że ja mam dostęp akurat do probiotyków naturalnych, które robi, że tak powiem, moja bratowa. Podałem te probiotyki i, moi drodzy, uspokoiło się. Po tygodniu kuracji probiotykowej znikło rozwolnienie, wróciła normalna kupka, więc jest z czego się cieszyć i wiem, że problem nie tkwi w tym, co myślałem. Więc jest naprawdę duży progres do przodu. Niestety dzisiaj od 2 dni coś mi kulka Orpingtona troszeczkę muli, ogólnie je, znosi jajka. Podejrzewam, że ma dziewczyna kiepskie dni. Niestety to się zdarza u kur i też na to musicie zwrócić uwagę, że jeżeli dana kura tak przynajmniej 3-4 dni i nagle to znika, poprawia się i jakby jej stan też się nie pogarsza, też nie panikujmy, moi drodzy, od razu. Bo to też nasza panika wywołuje, że ta liczba antybiotyków i tym podobnie w diecie naszego drobiu jest większa. Czekajcie, bo ja se muszę tu wejść. Ale mi tu zimno. Nie wejdę. Nie, zimno jest i moje ręce tak zmarzły, że nie mogę... Nie mogę podnieść. Przejdziemy naokoło. Ja ją wam pokażę. One były odrobaczane, więc na razie ich nie odrobaczam. Bo odrobaczenie mam zaplanowane na marzec. To odrobaczenie, jakby to powiedzieć, wiosenne. Oczywiście pierw sobie dam kał do przebadania, żeby zobaczyć, czy jest sens odrobaczenia, bo może się okazać, że nie ma. To wtedy już w ogóle nie odrobaczę moich ptaków. Ale sprawdzić trzeba. Czy was pokięło? Gęsi tu wlazły. Do widzenia. Bo drzwi są otwarte, one ogólnie tych drzwi nie mają. Siema, bulionisko. Przejdziemy.
Ja sobie otworzę od razu od tej strony. O, tu jest ta lala, ta pierwsza. Troszkę tak muli dziewczynka, ale mówię, jej była sprawdzana, ja ją codziennie też kontroluję, czy tam się nie pogarsza, ale widzę, że nie ma problemu z pogarszaniem się, więc jakoś nie przeżywam. O, jajeczka są, ale ja zostawiam, nie zbierałem wczoraj. Ogólnie grzebieniu też nie ma aż takiego bladego, więc wielkiej paniki im nie robię, bo nie ma sensu. Królikom trzeba też posprzątać. Ludzie, same sprzątania. Człowiek z jednego sprzątania do drugiego się wyrwie. Więc tak. Po pierwsze, zaznaczam, jeżeli antybiotyk ma karencję, nie spożywamy jajek ani mięsa z danego ptaka, ponieważ niektóre rzeczy mogą się przedostać do naszego organizmu i może być to dla nas niebezpieczne. Więc to jest jakby podstawa. Dajemy tylko i wyłącznie antybiotyki za zgodą weterynarza i jeżeli weterynarz odpowiednio skonsultuje nasze ptaki, czyli nie myląc, nie dawajmy na zakaźny katar. Tu na przykład ta moja kichała. On ma swoje kichanie normalnie w okresie zimowym, jest to normą. Po kilku badaniach pani weterynarz stwierdziła, że zostało mu to po zapaleniu tchawicy. I co? I nic z tym, moi drodzy, nie zrobimy. Tak mu zostało i tak będzie. Chłopak ma, i tak najistotniejsze, ma 100% zalężenia i co najważniejsze, po prostu pisklęta rodzą się młode. Rodzą się zdrowe. Dobra, teraz przejdźmy do kolejnej części filmu. Jak widzicie, kilka wolier już praktycznie, jeżeli chodzi o obicie siatką i tym podobne, zostały zrobione. No tu jeszcze drzwi, wiadomo. Ale już jedna część plandyki została powieszona, tak jak mówiłem, tak będzie w okresie letnim, albo może w marcu. Zobaczymy. Jeszcze tu się bije z myślami. Blacha. Oczywiście na górze będzie zamontowana też blacha wtedy, ale też jakby powiedzieć, jest dobrze naciągnięta, więc myślę, że też da radę, żeby to przetrwać. Drzwiczki są, no muszę obić siatką. Siatka gotowa, obita. Tu jeszcze trzeba oczywiście ziemię wyrównać i tym podobne. Zrobić albo prowizoryczne budki prawdopodobnie, bo to oczywiście mój ogród znowu się zaoferował z pomocą, więc raczej chyba poczekam do okresu, aż pomoc wtedy przyjdzie. Znaczy ja pojadę już tym razem w odwiedziny. I zobaczymy, jak to będzie i zastanawiam się grubo jeszcze, jak kiedy ptaki przenieść czy coś, ale zobaczymy. Tutaj jak, no tu muszę dobić i to chyba dzisiaj zrobię. Zobaczymy. Te dwie, trzy woliery mamy tutaj już obite w całości. Tam druga część plandeki, ale to po prostu jeszcze muszę donieść belki. O, tu kawałek drzwi jest dobity. Pozostała mi siatka. No i dzisiaj się biorę, tylko poczekam, jeszcze trochę mróz spuści za obicie tych trzech wolier, żeby już to zakończyć. No i jeszcze muszę czekać na zamknięcia, które nie wiem, kiedy do mnie łaskawie dojdą. No i zobaczę, pomyślę o tym, czy te ptaki przenosi teraz, czy jeszcze po prostu się wstrzymać, bo jakby mi się trochę nie piekli, póki jeszcze nie ma tej nowej krwi. I tamte maluszki jeszcze są takie, że i tak muszą być tam, ale zobaczymy. Ja chcę też może sprawdzić, jak sobie ptaki radzą, więc jak to mówię, czas pokaże. Tu jeszcze muszę ogarnąć te wybiegi, tamte wybiegi po, jakby to powiedzieć, też ponaciągać odpowiednio, bo one teraz są na słowo honoru, jak to się mówi. Ale ze względu na to, że ja tą siatkę będę po prostu całą od nowa łączył, żeby po prostu ponaciągać dobrze, żeby tu już nie była taka luźna i tym podobne, więc dlatego sobie w tej chwili, w tym momencie czekam, żeby to ogarnąć. No widzicie, a ten wieśniak tam będzie siedział. On nie chce wychodzić na mróz, ale sprawdzałem go, że jest wszystko z nim w porządku, nie wiem, o co mu kamen. Panienki, niech jego korzystają z życia. Więc tak się prezentują woliery, jest ich 6. Jeszcze raz wielki ukłon do jakby tutaj okazanych serc i cegiełek. Tu mówię o Sylwii, NN i Beskidzki za nowe, jakby powiedzieć, wpłaty. Wielkie dzięki. No oczywiście dzięki tym nowoliery będą ukończone, ale tak jak mówiłem, w lutym ewentualnie albo dach, albo nie wiem co i jak wymyśleć jeszcze, ale prawdopodobnie dach. No i budki. A w tej chwili ewentualnie zrobię grzędy i takie miejsca do składania jajek, ale to mówię, zobaczę dzisiaj, może nad tym pomyślę, ale czas pokaże dzisiaj, czyli mamy dzisiaj, moi drodzy, co? Wtorek 26, żeby nie było. Nagrywam, jak dobrze wiecie, zazwyczaj filmy, które się pojawiają, są z danego dnia, więc oła, tak to wygląda. Więc
Co wy sądzicie o antybiotykach? Jak się waszym zdaniem jest to w tej diecie, w życiu naszych drobiu? Wiem, że choroby niestety uprzykrzają nam życie. Zgadzam się. Jest to chyba najgorszy mankament, jaki może być w hodowli. Ale czy też tak wariujecie i dajecie antybiotyki od razu? Ja na początku tak wariowałem, przyznaję się z ręką na sercu. Ja byłem głupi, od razu weterynarz, antybiotyki, jechana od początku. Ale później trafił się zmiana weterynarza, weterynarz związkowy trochę mi sprał głowę, sprało mi też głowę kilku hodowców, że robię najgorszą głupotę, jaką mogą być, że podawanie tak dużej ilości antybiotyków, że starać się to ograniczyć i moi drodzy, udało się. W tym roku użyłem antybiotyk na zapalenie zatok i tchawicy i to był jedyny antybiotyk, który był w mojej diecie, moich kur. Znaczy się i w tym wypadku zero leków na kokcydiozę. Tu się uważam, że to jest moja wygrana. Tu dziękuję osobom, które się do tego przyczyniły, czyli poprawiły zmianę diety moich piskląt. Jednak ta metoda działa, czyli można? Można naturalnie, a wiadomo, że takie lepsze jajka, smak jajek, jak i oczywiście mięsa jest o wiele lepszy. Więc to zostawiam do was, czekam na wasze opinie, jak to u was jest z tymi antybiotykami, czy pchacie ile da radę, czy raczej staracie się czekać na rozwój sytuacji. Wiadomo, nie czekajmy zbyt wiele, bo może się to być o dosyć mocno konsekwencjach, ale mówię, czasem warto te 3-4 dni poobserwować nasze ptaki. Najlepiej też odizolować, jeżeli widzimy duży problem i zbyt szybki progres chorobowy. I podkreślę jeszcze jeden raz, bo czytać już tego nie umiem. Nie umiem. Pianka nie jest oznaką tylko i wyłącznie mykoplazmy. Pianka w oku nie jest tylko i wyłącznie oznaką mykoplazmy u naszego drobiu, więc naprawdę, jeżeli macie możliwość, a jest coraz więcej takich klinik weterynaryjnych, gdzie możemy wysłać próbki naszych ptaków i tym podobne. Sprawdźmy, czy to naprawdę mykoplazma. I mykoplazma nie jest wyrokiem śmierci dla naszego stada. Takie jest zdanie tutaj nawet niemieckich hodowców. I mojej pani weterynarz, która powiedziała, że tą chorobą nie ma co się przejmować. Jeżeli już się pojawi, leczmy. Wiadomo, jest to nosicielstwo naszych ptaków, ale druga sprawa. Czy tylko mykoplazma jest noszona przez nasze ptaki? Nie. Tu warto poczytać. Jest kilka chorób, które nasze ptaki potrafią przenosić i być nosicielami. Jeżeli byśmy mieli na to patrzeć, to chyba naprawdę lepiej zlikwidować hodowlę i zapomnieć o tym, że mieliśmy kurę. Pozdrawiam serdecznie, tym akcentem kończę ten film. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pierzasta ekipa pozdrawia. Jeżeli film wam się podobał, dajcie znać w komentarzu, dajcie kciuka do góry, zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że ten kanał będzie przydatny i do czegoż wam się przyda. Do zobaczenia, trzymajcie się, miłego dnia.